Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witają Was misjonarze Świętej Rodziny. Ksiądz Grzegorz i ksiądz Łukasz. Serce Pana Jezusa to serce odczuwające miłość Matki i Ojca. To serce, które było otwarte, by przygarniać ludzi biednych, głodnych, samotnych. Ale to serce to także serce zranione i cierpiące, serce przebite na krzyżu. Zrozumieć miłość Boga to zrozumieć, jak bije serce Jezusa, to poczuć tętno serca Jezusowego. Tak jak czyniła to niepokalana, wszystko rozważała w swoim sercu, a później wskazywała na Niego: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To pragniemy dziś wypełnić w naszym życiu. Dlatego chcemy Was zaprosić do tego, abyśmy nasze serca formowali na wzór Matki Najświętszej. W tym celu chcemy razem z Wami przeżyć 33-dniowe rekolekcje przygotowujące nas do osobistego oddania niepokalanemu sercu Maryi. Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, ja jestem pośród nich. Święta Rodzina, ten doskonały wzór do naśladowania. Jak uczynić wspólnotę, rodzinę, małżeństwo na wzór miłości Boga? Moi drodzy, w tych czasach, w których wszystkim trudniej się żyje, kiedy spoglądamy z jakimś niepokojem w przyszłość, co będzie dalej, dziękujemy Bogu za to, że gromadzimy się, że jednoczymy się przy tych właśnie obu sercach, Jezusa i Maryi, że nie uciekamy do jakichś półprawd, że nie idziemy w stronę rozpaczy, ale że właśnie chcemy się gromadzić. Dlatego ta obecność Wasza na modlitwie już od przecież 3 lat, to będzie w maju, na początku maja 3 lata, Wasza obecność na fanpage'u Różaniec bez granic jest dla nas bezcenna. Dlatego pragniemy Was gorąco zaprosić do uczestnictwa w 33-dniowych rekolekcjach przygotowujących nas do oddania się niepokalanemu sercu Maryi, aby kształtować nasze serca na Jezu. Chcemy też wyjść Wam naprzeciw, dlatego te rekolekcje będą też prowadzone na YouTubie. Wielu z Was mówiło, że nie ma Facebooka, nie ma konta na Facebooku, dlatego chcemy, aby wielu, jak najwięcej osób mogło skorzystać z tych rekolekcji. I o godzinie 21 będziemy rozpoczynali apelem jasnogórskim, takim duchowym połączeniem się z Jasną Górą, by potem odmówić różaniec i o 20 i po różańcu rozważać te rekolekcyjne nauki. Na Facebooku pozostajemy jak zawsze o 22:00. Krótkie wprowadzenie, różaniec, a potem rekolekcje. Przygotowanie do zawierzenia i oddania. Oby ten czas przyniósł naszym sercom, naszym rodzinom, naszej ojczyźnie i przecież całemu światu jak najwięcej dobra, miłości i pokoju. Święta Rodzino z Nazaretu, Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas. Szczęść Boże, do zobaczenia. Szczęść Boże.